Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym bardziej na W58 i będziemy sobie klikać lożki, dlatego że od kilku dni mam już naprawdę fajne procenty na te lochy, no i stwierdziłem, że dobrze będzie nagrać z tego odcinek. Co prawda miałem to już klikać sam dla siebie albo tam powiedzmy na jakimś streamie, no ale mimo wszystko jak zobaczyłem te procenty, zobaczyłem ile lochów tu mamy do zrobienia i ile leveli powinno za tym iść, bo myślę, że naprawdę kilka ładnych leveli dzisiaj wbijemy, no to szkoda by było tego nie zrobić na odcinku, także wstrzymałem się jeszcze tutaj troszeczkę tą postać poulepszałem, no i właśnie nagrywam ten odcinek. Wiadomo, że niezbyt optymalnym jest również tutaj robić awkę i codzienne czynności jeszcze na tym etapie, na którym jest Bart, właśnie na niższym levelu aniżeli moglibyśmy, no ale no powiedzmy poświęciłem się dla kontentu, dla odcinka, także mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, co wy w ogóle sądzicie o tym bardzie, czy gracie tutaj na W58 tym bardem, czy może na jakimś innym serwerze, no bo jakby nie patrzeć, już prawie 2 miesiące ten bard jest dostępny w gierce, jest dostępny do grania, no i po prostu już jakieś swoje opinie powiedzmy możecie, mogliście na pewno wyciągnąć przez te 2 miesiące, także chętnie to sobie poczytam. No i dobra, co w ogóle na tym bardzie się pozmieniało może na wstępie? Ostatnio był odcinek, w zasadzie to był zapis streama, ale wrzuciłem to jako odcinek tam ładnie pocięty i właśnie w ostatnim odcinku na bardzie popełniliśmy powiedzmy kilka mniejszych błędów. Jednym z takich, no może nie mniejszych, tylko nawet sporym błędem była wymiana broni, dlatego że kto oglądał ten odcinek, ten wie, to w ogóle było tam zakończenie Oktoberfestu, jeszcze był ten event w poniedziałek, my to właśnie w poniedziałek na streamie robiliśmy, ja ten zapis, tak jak mówię, wrzuciłem na kanał, potem pocięty, no ale to zakończenie Oktoberfestu, mieliśmy między innymi tutaj event twierdzy, więc jeszcze sobie wymieniałem te kamyki, no i to, co najgorsze, co mogłem zrobić może w tamtym odcinku i co zrobiłem, to była wymiana broni, dlatego że mieliśmy broń legendarną, miała tam górny rozrzut bodajże 2200 albo coś takiego, no a jak wiemy, ten bard polega na tym, że ładuje bardzo mocne kryty i tak naprawdę jak tutaj wleci trzeci poziom jakości nutki i jeszcze kryt z górnego rozrzutu, no to nie ma co zbierać, no a ja zrobiłem taki błąd, że ta broń legendarna już była tam dość stara, bo ona chyba była jakoś z 310 poziomu, jak dobrze pamiętam, no i właśnie stwierdziłem, że skoro mi tutaj zwykłe bronie już dają po 50, po 70 średnich, no to sobie wymienimy. No i szukałem dość długo tej broni i znalazłem coś takiego. Tak jak mówię, to było w ogóle najgorsze, co mogłem zrobić. Górny rozrzut 1850 niecałe, także no mówię, tragedia w porównaniu do tamtej broni, gdzie tam było 2200 i tutaj na przykład na takiego gruboskórnego Gerta, którego w zasadzie to był chyba ostatni loch, jaki chciałem pokonać w tamtym odcinku, tamtego dnia, z 0 tam jakoś 40% po wymianie tej broni zrobiło mi się 0,01%, więc zwłaszcza tutaj na gruboskórnego Gerta, który no jednak tego HP nie ma za dużo i tak naprawdę mógłby zejść na 2 kryty, no to, o tu w ogóle zobaczcie, 10,5 miliona, no my dzisiaj go chyba zrobimy, no to ta wymiana tej broni na ten mniejszy rozrzut to było najgorsze, co mogłem zrobić, no i dzisiaj chcę to na początku naprawić, więc jak widzicie znalazłem już sobie tutaj broń przed odcinkiem. Ta broń ma fajny górny rozrzut, no nie daje nam za dużo, no bo jednak wiadomo, wiele leveli od tamtego czasu nie wbiliśmy, także plus 4 średnie tylko i wyłącznie, no ale mamy runkę 2% lepszą, no i mamy ten górny rozrzut 2100, także nie jest zły, inteligencji też nam daje plus 22, także no generalnie pierwsze co zrobimy, to sobie wymienimy oczywiście tą broń i nawet tu runki nie muszę zamieniać, także idealnie. Okej, tu od razu odzyskamy sobie klejnot. Co jeszcze się w ogóle podziało od tamtego odcinka? No pamiętamy, że była wymiana tych gemów no nie poszła nam za dobrze, w ogóle nam praktycznie legendarne nie leciały, nie wiem ile zdobyłem, 1 albo 2 legendarne, czarne gemiki tak samo nam za bardzo nie leciały, no ale później po jakby nagraniu tego odcinka jeszcze przed północą, zanim się event twierdzy skończył, jeszcze nam poleciał legendarny gemik, no to wiadomo, że skoro powiedzmy został objęty eventem, no to był to duży legendarny gem, więc w ogóle super. Także jeszcze gdzieś go tutaj wrzuciłem, no i chyba jeszcze przez ten tydzień mi poleciał jakiś tam jeden duży już poza eventem, także gdzieś go tutaj też wsadziłem, jeszcze mi tam jakieś małe leciały, zobaczcie, że tutaj na przykład, o tu nawet średni ma Kunegunda, także coś tam powiedzmy jeszcze poleciało, no i czarne gemiki, jak widzicie już tu nie mamy w ogóle żadnego gema na jedną statę na inteligencję, tylko mamy 4 te legendarne i mamy resztę czarnych, więc no to powiedzmy, że się zmieniło od ostatniego odcinka i głównie chyba dzięki temu teraz to tak wygląda, że właśnie te procenty na lochy są o wiele lepsze. Dobra, tutaj mamy wszystko zaczarowane. Pojawiła nam się w ogóle czarna broń, ale to już chyba było tydzień temu, nie pamiętam szczerze mówiąc. Tą brońkę możemy tam delikatnie ulepszyć razy 5, bo to też w ogóle z tymi ulepszeniami. Tamtą miałem ulepszoną chyba razy 8 czy razy 9, tą nową mogłem tylko razy 6 ulepszyć, jak zresztą widzieliście, także no tragedia.
to co zrobiłem, to był jeden z takich większych błędów. No i dobra, co tutaj więcej? Aurę mamy, jak widzicie, już 10 w tym momencie, mogliśmy spłukać kibelek, to zostawię może póki co do wiedźmy i to tak samo, bo to w ogóle za 10 baniek jeszcze wiedźma tego nie chciała. Tak na szybko mogę przelecieć, przede wszystkim tak, stanęła nam twierdza 15, już tutaj będę leciał kwatery do 15, no i będę sobie tą salkę chciał na 15 wbić, żeby tutaj reszta dropiła te czarne gemiki. Jak widzicie, w tym momencie mamy 14, także nie ma tragedii. Ostatnio sobie troszkę tą twierdzę skipnąłem. Tutaj nam się cały czas buduje serce na poziom 13 w tym momencie, za ponad jeden dzień już będzie ta 13 i chyba polecę traktor potem. No gildyjka cały czas top 1, tu jakby za wiele się nie zmieniło. Arenka to co też powiedzmy, że mam jakiegoś pecha dziwnego. W sensie bardzo się cieszę, że mamy platyny zdobyte tutaj na potwory i na toaletę, bo to w ogóle najważniejsza rzecz. No ale około, nie wiem, półtora tygodnia albo nawet lepiej, nie jestem pewien. W ogóle nie poleciała mi żadna platyna. Jak widzicie, brakuje nam tu jeszcze na przekąski i na koktajle. Codziennie rano oczywiście tego kupca sprawdzam. No i powiem wam szczerze, że jakby mi brakowało jeszcze jednej tej platyny, to bym zrozumiał, ale że brakuje nam dwóch i już od półtora tygodnia nie poleciała, to nie wiem, czy coś się nie zbugowało, czy coś, no ale na razie się wstrzymuję, na razie kupuję tylko i wyłącznie te skipy siedmiodniowe, no i po prostu tak to się kręci. Dobra, co więcej, tą brońkę kupiłem, także git. Co tutaj jeszcze mogę wam pokazać? No pupilki wyglądają tak, niestety jeden dzień się spóźniłem, żeby Omnibuma pokonać, miałem tego rysia za słabego, więc będziemy musieli czekać, to na pewno minus. No i tak ogólnie moje pupilki wyglądają w tym momencie, także no za wiele się tutaj powiedzmy nie zmieniło. Dobra, tu zaraz przejdziemy, tutaj tak samo, rankingi, ok, może wam teraz w sumie pokażę, żeby nie było, tylko tutaj musi mi się wczytać. To ranking wygląda w tym momencie tak, tu wiadomo, jest teraz troszeczkę taki przestój, no bo to już jest ten etap, gdzie powiedzmy zwalniamy z tymi levelami, jak już tu wbijemy ten 320, 330 level. No ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o te rankingi, to zobaczcie, Shantar 364 level, ma tutaj 34 levele więcej aniżeli my na tym bardziej. No i mamy Kokę, który ma 362, tutaj też widzę, że ładnie tym łowcom demonów już prawie 350 dobija, no i tu sporo osób, jakieś 340 jak widzicie, no i w zasadzie tyle, nie? Więc to taka powiedzmy ścisła topka. No tutaj mogę wam powiedzieć, że fake Koka nie wiem, którą ma kopalnię, nie jestem pewien, natomiast jeżeli chodzi o Shantara, to ma jakąś kopalnię 40 albo coś takiego, no po gemach tego nie widać póki co. Koka ma chyba, z tego co widzę, no nie, podobne ma, ale ma tutaj niektóre ponad 1000. W każdym razie no Shantar tą kopalnię miał około 40 już podczas trwania legendarnego lochu, więc ja nie wiem, z tego co wiem, oni robią kontry między sobą, w sensie Koka i Shantar, no ale ja nie wiem, ile razy ten Shantar musiał zrobić legendarny loch, że tu w sumie Golda nie ma jakoś dużo nafarmionego, no nie wiem skąd on te surki wytrzasnął, ale tak czy inaczej no tą kopalnię miał około 40. Także na, można powiedzieć, wtedy to jeszcze półtora miesięcznym serwerze, może tak, miał kopalnię taką, jak ja mam na przykład na rocznym serwerze S40 polskim, więc no, szalony, można powiedzieć, że szalony tutaj, no i tyle, nie? Więc tak wygląda topka, topka gildyjna wygląda tak, więc tutaj, no tak jak mówię, za wiele się nie zmienia. Ostatnio jakieś mieliśmy błędy, mieliśmy zamiast jednego ataku to dwa ataki z tą samą gildią i w tym samym czasie, i na przykład w tym jednym ataku walczyli wszyscy, którzy się zgłosili, a w drugim walczyła tylko jedna osoba i przegrywaliśmy, także troszkę tej czci tutaj mamy do tyłu powiedzmy, no ale no zdarzają się takie błędy ostatnimi czasy, co by nie mówić. Dobra, podziemia chyba niezbyt istotne i jeżeli chodzi o pupile, no to wygląda to w taki sposób, chociaż podziemia w sumie wam pokażę, jak tam wygląda z tym poziomem serc, no ale pupile jak widzicie tak, no 68 tutaj ma na przykład bulecik, bo złapał tego peta z eventu expa, jak się nie mylę, więc tego nam brakuje. No i tutaj Shantar i Koka, no tu już połapali o wiele więcej tych petów, oni mieli chyba w ogóle, na pewno Koka, nie wiem jak Shantar, ale oni mieli chyba te pupile jeszcze tydzień jakby przed nami, w sensie takim, że te pierwsze przejścia robili tak jak my robiliśmy w czwartek, załóżmy, nie wiem, 8 powiedzmy października, tak strzelam, no to oni robili pierwszego, nie? Tydzień wcześniej, więc no tu na pewno im pomogło. No i dobra, podziemia jak to wygląda, widzę jakieś 11, 12, no ale właśnie, no tutaj ten łowca demonów ma już 15, fake Koka też ma 15, bulecik ma 15, no i Shantar ma 15, oj, Sombej ma nawet 15, oj, tu Fungo, ej, sporo tych 15 się porobiło z tego co widzę, no ciekawe, ale dobra.
Tu powiedzmy, że nieistotne, już tu musieli bardzo, bardzo dużo poskipować. Okej, czyli chyba wszystko, możemy przechodzić powolutku. Czy ja mam coś jeszcze dla was pozapisywanego? Boże, już tu 10 minut, a my jeszcze do lochów nie przeszliśmy. Portal do piekieł, tu jakieś porobiliśmy, tu było w ogóle 4 października. Raczej głównie dobitki tych portali, dokładnie. Tu jakieś fajne kryty, portale możemy pooglądać, bo ten bard jest fajny, jeżeli chodzi o te portale w ogóle do oglądania. No tu mieliśmy troszkę więcej do zbicia, jak widzicie. No ale mimo wszystko nam się udało. No i tutaj mamy też tak naprawdę dobitkę, tylko i wyłącznie inteligencja, więc to był maguś. No i okej, jakoś to poszło. Lecimy dalej, teraz tak, może zaczniemy sobie od portalu przede wszystkim, żeby go tutaj spróbować maknąć. 45%, chyba wczoraj go w ogóle zacząłem. To jest niestety też mag, więc nie będzie to takie proste. Wczoraj nam, ale okej, dobra, nieważne. Jak wczoraj nam siadły same kryty i zbiliśmy mu 55%, bo wczoraj zaczęliśmy ten portal. No jakby dzisiaj siadł jeden krytyk więcej, to też by padło, no ale niestety, przed lochami nam się nie udało tego zrobić, więc okej, zrobimy tu sobie to skanowanie jeszcze, żeby mieć na bieżąco te procenty, jak ja już wymieniłem tą brońkę. No i co? Przede wszystkim chyba możemy wejść do Hemoridoru. Aha, teraz mnie wylogowało. Dobra, wybierzemy tutaj tego barda, klikniemy wszystkie, ok, cyk. No i lecimy. Przede wszystkim Hemoridor, bo z tego co pamiętam na niego mieliśmy chyba z 20%, więc tu w ogóle zanim nam się wczytają te lochy, to ten Hemoridor dokładnie będziemy mogli machnąć. Mamy, zobaczcie, jakąś brońkę. Ej, ta broń jest naprawdę dobra. Zobaczcie, plus 23, mamy 2300 górny, więc jeszcze lepszy, mamy na 3 staty, no tylko runkę musimy wymienić, kurde, bardzo dobra. W ogóle teraz będzie event epicki, ja chciałem troszeczkę tych lochów porobić i chciałem na evencie epickim właśnie jakąś brońkę epicką znaleźć, może tutaj jakieś itemki powymieniać, jeżeli by się opłacało, no i znowu te lochy coś tam poklikać, ale kurde, no wygląda na to, że w takim układzie brońkę już mamy, powiedzmy, w miarę świeżą i w miarę wymienioną. Dobra, odzysk klejnotu sobie robimy, nie chcę tutaj się zamieszać. 24% mamy, no to znowu będę musiał, a nie mamy golda w ogóle teraz, to czekajcie moment, może jakieś tornadko tutaj zrobimy na szybko, żeby tego golda dokładnie mi coś tam wpadło, mamy cyk, no i okej, robimy sobie, a nie, zaczarowałem tą broń, kliknąłem enter i zadziałało. To ja musiałem mieć tego golda, to ja w takim razie kliknąłem i dopiero mi zniknął. Dobra, sorry, nieważne, lecimy dalej. Ulepszymy sobie może nawet razy 8 tą brońkę, skoro jest taka fajna, to dlaczego by nie. Tu całą resztę mamy około razy 9 i też razy 8, tu nawet coś razy 10 przypadkiem. A to może w sumie, nie, no dobra, zostawimy na razie tak, na razie niech będzie w ten sposób. No i dobra, to w takim razie jeszcze sobie polecimy do tego Hemoridoru, no ale skoro brońka została wymieniona na taką, no to jeszcze jednego skanika. Szkoda, bo szczerze mówiąc, jakbyśmy wymienili tą broń na tą, którą mamy w tym momencie, to może i by się udało ten portal zrobić, no ale trudno. Mamy teraz Valar Aukara. Valar Aukar to jest chyba paladyn, ale widzimy, że tutaj troszkę bliskich prób było. Nie będziemy oglądać tych lochów, które dają takie, wiecie, mniejsze ilości expa, jak ten poprzedni Hemoridor, bo mija się to z celem, no ale okej, mamy jakieś budki, to w ogóle sprzedam, to możemy zostawić. Nie mam tu niestety za wiele miejsca, to możemy od razu wrzucić do kibla. Mamy jakieś dla Barbara, plus 900, plus 5, musielibyśmy runkę zamieniać, klejnot, w sensie dziurę robić na klejnot, no to nie ma sensu. Poczekajcie, zobaczmy jeszcze. Valar Aukar, ile mi to dało? No 160 milionów expa, to nie tak mało, ale dobra, tak jak mówię, te najciekawsze lochy sobie będziemy oglądać. Na Valar Aukara mieliśmy 2,5%, o zobaczcie, 13 piętro, gruboskórny Gerd, wczoraj miałem na niego chyba, nie wiem, 0,40% albo 0,60, teraz mam już 2%, także lecę do niego. Dwa kryty z górnego rozrzutu i tak naprawdę siądzie nam to, bez problemu nam to powinno siąść, no 2,5%, ok, i mamy 331 level, mamy też coś za dyszkę, więc sobie zostawimy. No będzie bolało troszeczkę ten brak miejsca, no ale trudno. Zobaczymy tą walkę. Pierwszy krytyk za 8700, no i drugi za 10300, to co mówiłem, łącznie ponad 20 milionów HP, no i udało nam się tego gruboskórnego Gerta machnąć, czyli to co tak naprawdę, po co zmienialiśmy broń w ogóle ostatnio, no ale niestety nie było to, tak jak mówiłem, zbyt mądre. Lecimy dalej, teraz mamy Cerbera, no Cerber, fajne procenty na niego, więc klikniemy, ale to jest 270 poziom dokładnie, więc nie da nam za wiele, to możemy od razu sprzedać. No i mamy Szkołę Magii, mamy uświęconą tradycją Szkołę Magii, dwójka wybrańców Noiron i na nich mamy 3,20%, więc to też nam powinno fajnie się. Okej, no już jeden level wbity,
Mamy 331, dobra, to też nam siadło, to możemy od razu sprzedać. No i co tutaj dalej? Czy tego Dindendora byśmy też byli w stanie machnąć? Nie wiem właśnie, czy ja nie chcę najpierw poczyścić po prostu tego, na co mamy fajne procenty i potem ewentualnie jeszcze tutaj zrobić jednego skana i wtedy jakoś powiedzmy tam dalej sobie podziałać, jeżeli chodzi o te lochy. Co do tego Barda, to powiem wam tak, no bardzo przyjemna postać. Jeżeli chodzi o jego obrażenia, to jest taki magna sterydach, nie? Bo tak jak już wspomniałem na początku, jak on machnie te okryty z górnego rozrzutu, to powiem wam, że nie ma co zbierać. Bardzo przyjemnie mi się tym gra, bardzo fajna postać, wydaje się również mocna. Taka powiedzmy z tego co widziałem, to tam w ogóle jak robili jakieś symulacje, to nie wydaje się zbyt dobry na postacie, które mają 25% pancerza, czyli jakiś berserk, jakiś tam zwiadowca. No ale generalnie no fajnie, że powiedzmy na jednych jest mocniejszy, na drugi jest słabszy, wiadomo jak to wygląda. Także to w ogóle najważniejsze. Okej, może polecimy sobie tutaj, bo na tego też mamy fajne procenty, żeby to już było z głowy. No ale mówię, bardzo fun to play. No jedyny minus powiedzmy względem maga, co oczywiście musi tak być, bo wtedy ten bard by był w ogóle zbyt OP, no to jest to, że jednak podlegamy powiedzmy pod jakieś bloki, pod jakieś uniki. No to jest najfajniejsze w magu, nie? Że on, jego w ogóle nie interesują te pasywki innych klas postaci. Zobaczcie jak szybko, tylko po prostu ten maguś sobie przechodzi jak przecinek przez wszystko i go tam nie interesuje, że jakieś uniki mu zrobią i tak dalej. No tutaj nas nie interesuje tylko jak zrobimy kryta, nie? Jak walimy zwykłe hity, no to niestety jesteśmy podatni na te uniki i bloki, więc to jest minus, no ale tak musi być, bo jeżeli by tak nie było, to tak jak mówię, byłoby to zbyt OP. No ale tak czy inaczej, moja opinia póki co przynajmniej, wiadomo, że to jest 330 tam level, 300 powiedzmy około 50, jak tam inni mają, to jeszcze ciężko cokolwiek tutaj w ogóle jakoś, w ogóle co dzisiaj chcę wiedzieć, ma swoją drogą rękawicę, ciężko tutaj jakąś ocenę powiedzmy jeszcze wysnuwać, bo na pewno musimy tym bardem dojść do wyższego levela, wtedy to będzie jakoś lepiej widoczne. No ale mówię, jakieś tam symulacje, jak ktoś na przykład podstawia swoje statystyki z levela 500 plus pod barda i tak dalej, to wszystko wygląda na to, że ta postać nie będzie jakoś nagle słaba, nie okaże się, że jest tam powiedzmy w late game'ie słaba, tylko taka w miarę okej, nie? Więc to, tak jak mówię, bardzo, bardzo duży plus. Dobra, lecimy dalej. O, zobaczcie, ty, kolejna broń. No ale tutaj na wszystkie staty niestety. No i ten górny rozrzut nie taki fajny, więc powiedzmy, że to sobie... ale to za 10 baniek znowu. No właśnie, no i to jest to. Okej, zrobimy tak. Tu mamy coś na inteligencję. No to sobie wrzucimy cyk. Mamy coś dla Barbara. Zobaczcie, znowu rękawice. No dużo pancerza, bo ten pancerz jest ciągle zbugowany, ale nie. Nie chcę się tu za bardzo z tych epików wypstrykać, no tu skończy się tak, że będziemy mieli same epiki do wiedźmy, a w ogóle żadnych do kibla. No ale dobra, zaraz będzie w sumie event epicki, to nieważne. Lecimy dalej po prostu, nie ma co się tutaj zastanawiać. Z tym tornadkiem jeszcze polecimy. Co ja tu w ogóle jeszcze mam fajnego do ubicia? Mamy Odyna w nordyckich bogach. Aha, mamy Tom. Karczmę mrocznych sobowtórów mamy prawie 1%. Dobra, to jeszcze to zaraz zrobię swoją drogą, ale to na spokojnie. Kurczę, powiem wam, że jakby dzisiaj udało się dojść do tego tornada 486, tu akurat rękawice, więc fajnie. Jakby się udało dojść do tego tornada, to już byśmy to mieli z głowy i wiecie, tak jak ja to robiłem na wojowniku, tak będę chciał robić też tutaj, że na tym tornadzie 486 po prostu już stopuję i tego tornada nie ruszam. No to jest jeszcze co prawda w tym momencie 40 tornad, więc nie wiem, czy uda nam się aż tyle kliknąć, no ale popróbujemy, byłoby na pewno miło. Będziemy, tak powiedzmy, do oporu klikać, póki co to tornado, a potem ewentualnie się tam znowu rękawice, bardzo fajnie, no ale te akurat tanie, więc trudno. Mamy 450 zaraz tornado, no, póki co fajnie idzie, nie? Póki co, jak widzicie, nie ma jakiegoś tam oporu. No dużo na pewno ta wymiana gemów pomogła, nie? Bo ja tutaj po tym ostatnim odcinku jeszcze miałem chyba 2 albo 3 gemy na samą inteligencję. No w momencie, gdy już mamy naprawdę sporo tych salek 15, gdzie mamy te legendarne gemy już dostępne, no to wiadomo, że te gemy na jedną statę nie pomagają za bardzo. Tutaj tym pachołkom też będę musiał to powoli wymieniać, no ale najpierw to ja chcę siebie ubrać w te legendarne gemy, a dopiero myśleć o pachołkach, także no wiecie jak to wygląda. Dobra, jeszcze jeden damy sobie w inteligencji, jeden punkcik, jak tu uzbieramy golda i będziemy lecieć w to HP. No ale no mówię, tych, bo tu w ogóle jeszcze z tego co widziałem, niektórzy na przykład, nie wiem czy to już mówiłem czy nie mówiłem, ale na przykład zobaczcie, taki Izzy Root, to jest w ogóle chyba Polak, zresztą ma nawet flagę Polski, więc jeżeli ogląda to pozdrawiam. 16% runka na broni, więc widać, że w te runki za bardzo nie inwestował, a tutaj jeżeli chodzi o gemy, to ma same pomarańczowe. No jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to co już mówiłem z tego barda, to widział, że tam wydaliśmy nie wiem ile, z 2000 chyba grzybów na skipy i nam poleciał jeden legendarny gem, czy tam dwa, już nie pamiętam, więc no dziwne, nie? W sensie albo miał duże szczęście, albo nie wiem, wydał bardzo dużo na te skipy, no ale dziwnie wydać tak w sumie dużo grzyba
na skipy na tym etapie, gdzie i tak te gemy zaraz będą do wymiany tak naprawdę, jak tam troszkę kopalnie się podbije i tak dalej, a na taką arenkę, czyli no dość istotną rzecz, tak jak widzicie zresztą bardzo dużo nam daje tutaj ta runka w broni, nie wydawać za wiele, nie? No bo patrząc, że ma 16%, no to tam jakoś wolniej tą arenkę rozwija, nie jestem przekonany, no ale to nie moja sprawa, tylko taka powiedzmy dygresja mnie naszła, że albo mieliśmy giga pecha, chociaż to też jest możliwe, bo tam z jedną osobą pisałem, z Bulecikiem zresztą, chyba to nie jest tajemnica i powiem wam, że on chyba mi pisał, że tam, nie wiem, z 2000 grzybów wydał i cały się przebrał w te legendarne gemy, więc no, widocznie mieliśmy po prostu dużego pecha, jeżeli o nie chodzi, no ale trudno, nie? I tak tutaj zobaczcie, że mimo braku tych legendarnych gemów jakoś tam powolutku sobie klikamy. Dobra, mamy 469 tornado, Jezu, jak to szybko poszło, czyli nam jeszcze zostało 17 tornad do ubicia, już będziemy mieli tego ghoula. Ten ghoul w tym momencie, jak się ubierzemy w same legendarne gemy, już może nawet byłby do zrobienia, no ale mówię, na tym 486 ja już tutaj tornado stopuję, potem po stopie lochów samo tornado da nam 10 leveli, więc uważam, że to jest bardzo fajna taktyka, plus no wiadomo, gula tak nie machniemy z marszu jak tutaj całą resztę, więc nie ma totalnie sensu próbować. Okej, mamy tak, tutaj 300 i powiedzmy, że sobie weźmiemy tak, dobra, mamy 333 level w ogóle, Diabłoczor teraz, 382, to jest kto? To jest wojownik, no ale ci wojownicy dokładnie, nie stawiałem tutaj oporu, jeżeli chodzi o tego barda, więc lecimy dalej. Mamy leśnego skorpiona, 382, już 20 w ogóle pierwsza minuta tego odcinka swoją drogą. No tak poklikamy go, powiedzmy, no jeszcze padło, okej, tutaj ta też padnie, no dobra, póki co w ogóle nie ma żadnego oporu, nie? Jakbyśmy wydali, nie wiem, ze 100 grzybów na jakiegoś jednego przeciwnika i on by nie padł, to wtedy może zrobimy jakąś przerwę i pójdziemy jeszcze do innych lochów, bo jeszcze tu na spokojnie mamy ich bardzo, bardzo dużo do kliknięcia, no ale jak widzicie, fajnie to idzie. 477 to tornado, pamiętam, że tam jeszcze były jakieś bloki, nie wiem, czy to teraz nie jest ten etap, gdzie jest tam kilka wojowników z rzędu takich ala bloki, no a jak to już pokonamy, to potem już do tego sinego gula, ja zawsze myślałem, że to jest silny gul, ale to jest siny gul, powinno iść łatwo. Okej, tutaj mamy cyk z głowy, teraz mamy zwiada, dokładnie, zobaczcie, mamy jakąś czapkę w ogóle, ale ona jest tania, więc rozmontujemy, przyda się kryształ, wiadomo. Okej, to też nam łatwo padło, no chyba tak jak mówiłem, zobaczcie, że teraz to bardzo łatwo idzie, teraz, o, teraz mamy jakiegoś magusia, kurde, no to maguś, jeżeli ona schodzi, ci magowie nie są tacy prości do pokonania w tym tornadzie, jak jesteśmy na tym bardzie, nie wiem z czego to wynika, ale mam takie wrażenie już od dłuższego czasu, że łatwiej jest nam jako bardowi pokonać w tym tornadzie jakiegoś wojownika, z którym inni mają problemy, niż właśnie jakiegoś magusia, no ale dobra. Poklikamy tutaj troszkę, mamy też ewentualnie jakiegoś tam golda do odłożenia w statystyki, no ale to chyba dokładnie 3 staty, to raczej za dużo nie zmieni. No dobra, poklikamy go jeszcze troszkę, a jeżeli się nie uda, który to jest? O dobra, udało się, 483 w tym momencie, może jeszcze w ogóle dobijemy swoją drogą ten level kolejny, teraz jest zwiat, to powinno pójść dokładnie bez problemu, to sobie sprzedamy i dobra, jeszcze jeden nam padnie i wbijemy 334 level, jak dobrze widzę, więc powinno być git. Król Jaszczur to jest, okej, to jest jeszcze wojownik, 484, dokładnie, mamy 334 w tym momencie. Dobrze, że te itemy nie są jakieś drogie, nie? Bo przynajmniej nie tracimy jakoś bardzo. Chyba te rękawice to była taka najdroższa rzecz. No i teraz mamy syrenię, dokładnie, no i cyk, i jesteśmy. Jesteśmy na silnym gulu. Zobaczcie, że my już tutaj powolutku się będziemy zbliżać do tego, żeby wbić ten 375 level i znowu te lochy zastopować. Znowu się tutaj na tej postaci nie będzie nic działo, no ale póki jeszcze możemy coś poklikać, no to klikamy. Tak, więc tornado już mam z głowy, tornado już totalnie nie ruszam. Co my tu jeszcze mamy? Tą karczmę mrocznych sobowtórów, to na pewno będę chciał kliknąć. Mamy prawie 1% na to, więc teraz jeszcze jakieś tam levele wbiliśmy, jakiegoś troszeczkę golda w statystyki wrzuciliśmy, więc powiedzmy, że ponad 1% na to powinien być. To jest w ogóle maguś, więc no tutaj nie ma, powiedzmy, nie jest to takie proste, no ale to nam da 300 milionów expa, więc aż szkoda nie kliknąć. Tam mieliśmy 2600, no kilka takich prób bliższych było, żeby jakoś to udało nam się machnąć. O, coś nas zlagowało, ale nie, dobra, lecimy dalej. 460 ta wredna wiedźma. Nie wiem w ogóle, czy jak ją nie pokonamy, to potem jakiś kolejny by nie padł, bo ta karczma mrocznych sobowtórów właśnie tak działa, że jak jeden padnie, to potem, w sensie bardzo dziwny jest balans, nie, tych postaci tutaj. Zresztą na początku to widać, że z pierwszym mamy problemy, a jak pierwszego pokonamy, to potem na przykład jest jakiś wojownik, który ma mniej HP niż ten pierwszy mag i bez problemu go robimy. Tak to tu się prezentuje, ale nie jestem pewien. Dobra, udało się, ej, mamy jakąś brońkę, zobaczmy, plus 18, fajny rozrzut, no ale znowu na wszystkie cechy i nawet runka nie jest jakaś wybitna. Czekajcie, jak to w ogóle wygląda? O,
dla tego Magusia, zobaczcie, 131, bardzo, bardzo dużo, to jest w ogóle ok, tak, to jest ok, tylko musimy tą runkę zamienić, te runki też by im wypadało już wymienić, bo już 3% lepszą możemy znaleźć, no ale dobra, nieważne, tu musimy odzyskać klejnot, pyk, tu zrobimy sobie oczywiście ten czar jeszcze, żeby nie zapomnieć o tym, dobra, i oglądamy tą wiedźmę, bo jestem ciekaw, jak to tu wyglądało z nią. Pierwszy zwykły, co ciekawe, zobaczcie, jakie ona w ogóle mocne hity bije, no ale potem drugi, trzeci kryt i bez problemu udało nam się ją pokonać. Dobra, robimy jeszcze jednego skana w międzyczasie. Co ja tutaj jeszcze mógłbym kliknąć ciekawego? Pyk. Tutaj sobie zrobimy cyk. No i dobra, polecimy dalej. Nie wiem, czy jeszcze jakieś hemoridory, wydaje mi się. Nie wiem, czy tego haniebnego handlarza byśmy nie machnęli jakimiś krytami. To jest w ogóle chyba zwiadowca. Może spróbujemy w międzyczasie. No właśnie, bo to jest, zobaczcie, że tam pierwsza, o, tu 3,5 miliona. No te próby takie obiecujące, powiem wam szczerze. Myślałem, że to będzie w ogóle wojownik. Tego wojownika fajnie by było ubić, no ale, no dobra, wczytało nam się, zobaczmy. O, no właśnie, haniebny handlarz, prawie 7%, okej, no to klikamy go, no to jest to, co wam mówiłem, jak się jednego bloka pokona, to potem bardzo duża szansa na to, że kolejny padnie jeszcze prościej, chociaż no kurde, prawie 7% i troszkę tych grzybów na niego musimy wydać, no ale warto, no bo on nam da dokładnie 300 milionów expa, zobaczmy, jak to wyglądało. Powiedzmy razy dwa, no tu właśnie to jest to, co mówiłem, uniki, no ale no właśnie, to co mówię, górny rozrzut 23 miliony, no i tak naprawdę nie było co zbierać i mamy prawie 335 level, teraz tak, lecimy dalej, teraz mamy kogo? Teraz mamy maga, no to już jest na pewno blok, to już nawet nie skanuje, teraz możemy sobie tego Odyna machnąć, on nam nie da za wiele, chociaż 330 poziom, to trochę tego expa wpadnie, mamy 335 level również na naszej postaci, co tutaj dalej, teraz mamy Lokiego. No z tym Lokim raczej będzie problem, bo to jest taki blok, zwłaszcza w strefie mroku, więc chyba nie ma co. 13 piętro, na Leandera mamy 0,80%, kurde, kolejny co nam da 300 milionów expa, dobra, robimy to. No to jest wojownik, więc tutaj na pewno też górny rozrzut, bardzo się cieszę, że nam ta broń poleciała i to nam poleciała w ogóle z pierwszego lochu w tym odcinku, także giga, powiedzmy giga szczęście. Ja tutaj przed odcinkiem szukałem w tej zbrojowni, żeby chociaż na jedną statę z jakimś fajnym rozrzutem wynaleźć, żeby jakoś te lochy padły, no a tutaj coś takiego nam poleciało w ogóle z pierwszego potworka. Jestem zdziwiony, bo to Hemoridor, tam nie wiem, jaki to był poziom, szczerze mówiąc, tego przeciwnika, no ale tak czy inaczej, że nam to w ogóle dawało na plus i to plus 23, więc no strasznie duże szczęście, nie? Strasznie duże szczęście i powiedzmy, że dzisiaj pierwszy przeciwnik w Hemoridorze zasponsorował ten odcinek, no bo dzięki temu zrobimy na pewno większy progres, aniżeli moglibyśmy zrobić. Co my tu jeszcze mamy dalej? Hemoridor mamy Uruka, Urksiego 0,50 2, karuzele z idorami mamy 0,47 i mamy na Esteros 0,35, to w ogóle też ciekawostka, bo tak, tak jak ten Hemoridor 0,50, tej karuzeli z idolami to chyba nie robię, bo to i tak tam jest, nie wiem, który poziom, czekajcie, możemy sprawdzić w sumie, 222, no to nie ma sensu na takich procentach klikać, bo i tak nam da tyle expa, co nic. Jeżeli chodzi o Hemoridor, to możemy spróbować 0,50%, no to nie ma tragedii, ale powiem wam szczerze, że ten Esteros mnie kusi, no bo Esteros to jest 300 milionów expa, 0,35%, no to nie jest za dużo. Tu jakby wiadomo, że może być to problematyczne, żeby w ogóle jakoś ten Esteros pokonać, no ale możemy troszkę popróbować, nie? Tylko najpierw tego Leandera musimy pokonać, no a na Leandera jest 0,83%, więc no ponad dwa razy tyle co na Esteros, no a zobaczcie, że nie chce on nam paść niestety. To jest wojownik, on tutaj nie ma za wiele HP, więc myślę, że jakieś dwa, góra trzy kryty z górnego rozrzutu powinny go zmieść. Czekajcie, może obejrzymy tą próbę, natomiast problemem jest to, że on właśnie może blokować i on też bardzo mocno bije, nie? Więc to tak naprawdę najbardziej nam przeszkadza. Dobra, sprawdźmy to. No tu mamy niestety drugą, w sensie pierwszą jakość, czy tam drugą, nawet nie wiem. No i właśnie, zobaczcie, mamy trzy kryty, tylko że z tej jakości. Która to jest chyba druga, czekajcie. Tak, czarna to jest druga. No to jakby nam wleciała trzecia i coś takiego by nam siadło, to raczej by już nie było z niego co zbierać. No ale dobra, no klikamy. Tutaj niecały 1% to w ogóle jest must have, powiedzmy, żeby to ubić dzisiaj, no ale i tak bardzo fajny progres, no już wbiliśmy 5 leveli, więc to co wam mówiłem, że dużo tych lochów nam padnie i tak też było, w ogóle padło nam bardzo dużo torna też w międzyczasie, nawet nie spodziewałem się, że aż taki progres zrobimy, no ale oprócz tych tornad właśnie tutaj te lochy po 300 milionów expa również bardzo dużo udało nam się ich pokonać. Po Leanderze 15 to jest, o dobra, siedzi, to jest chyba choleryczka Hana, więc no maga nie ubijemy.
raczej nie będzie za bardzo szans na to, no ale właśnie to, co wam mówiłem, zobaczcie, trzeci poziom jakości, no i tak naprawdę dwa kryty wystarczyły i udało się tego Leandera pokonać. Mamy jakieś rękawiczki i od razu możemy je sprzedać za 20 milionów i od razu sobie to poleci tutaj wytrzymałość, jeżeli chodzi o ten goldzik. Dobra, co dalej? Teraz mamy ten Hemoridor, Urugurksi, no to jest wojownik, możemy spróbować w sumie, no bo już wielokrotnie było widać, że z tymi wojownikami ten bard sobie radzi całkiem nieźle, więc dlaczego by nie? No jeszcze ten jeden level, jakby nam się udało wycisnąć, chociaż w sumie jak Esteros pokonamy, tego maga, którego mamy teraz, to ten kolejny przeciwnik to też jest mag i on jest na ogół słabszy. Dobra, zobaczcie, udało nam się. W ogóle bez żadnych problemów. Możemy to w sumie obejrzeć. Niby 0,50%, no a tutaj no same kryty. Zobaczcie, same kryty i 40, prawie 6 milionów na sam koniec. Świetnie. No i tu mamy znowu zadychę, no ale to już jest zwykły itemek. No i właśnie tak się zastanawiam. Nie wiem, szczerze mówiąc, czekajcie. To jest na inteligencję. Minus 30, jak wrzucimy sobie do kibelka, to będzie na zręczność. Minus 48. No dobra, no rozmontowanie, z rozmontowania, ale nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, co ja robię, że zostawiam zwykły itemek tylko do wiedzy. I teraz tak, no teraz mamy ten Esteros chyba, mamy tutaj Dindendora, 340 level, ale na niego mamy 0,34%, mamy 0,23 na podłego, liczy krupę w ogóle, jeżeli chodzi o strefę mroku, tutaj 13 piętro, więc to też, no ale 0,23 to chyba jest za mało, żeby tu cokolwiek próbować, chociaż tam taka próba bliższa, ale dobra, zrobimy tak, zrobimy więcej prób na ten Esteros, spróbujemy, może się jakoś uda, no to jest maguś, no ja nie lubię gdzieś, nie wiem czemu, nie lubię tym bardem, pomimo, że to powinna być w ogóle walka taka jak magna maga, nie, jeżeli chodzi o bard na magów, to jakoś nie lubię za bardzo na tych magów tutaj walczyć, jeżeli właśnie chodzi o tą klasę postaci, no ale zrobimy to jakąś większą ilość prób, może by się udało, tak jak mówię, 0,35%, no to jest takie śmieszne, no bo na Leandera mieliśmy 0,85%, sporo grzybów na niego poszło, potem na Uruka Urksiego było 0,50%, poszło tych grzybów dosłownie kilka, no i teraz mamy 0,35% i jestem ciekaw po prostu, ile tutaj będzie musiało tych grzybków pójść. Mamy 36 level, bardzo malutko nam brakuje, to tak swoją drogą, żeby ubić, mamy jakiegoś laga, ale dobra, poszło dalej. Pamiętam chyba jak na W55 na początku, jak klikaliśmy lochy i taki lag wystąpił, to w ogóle teraz już usunęli, ale jak było widać podczas klikania lag, to znaczy, że akurat w tym momencie ten przeciwnik w tym lochu padł, ale to tam jakoś w międzyczasie zmienili, to chyba było właśnie jak startowały jeszcze serwery z nowym backendem, w sensie W55 to był w ogóle pierwszy. O kurde, ty, nie spodziewałem się tego, że to nam padnie tak szybko. To był w ogóle pierwszy serwer z tym nowym backendem. Zobaczmy, jak to tu wygląda, jeżeli chodzi o itemki. No nam już dają plus 17, więc nie tak źle. Tu mamy coś dla zwiada i tu daje plus 47 i pancerz na plus. Tylko, że żeby to mi się zmieniło na zręczność, no to standardowo robimy sobie tego trika. Ostatnio widziałem, że dużo osób mnie pyta, jak ty to zrobiłeś, że to się wymieniło. No właśnie dokładnie tak, jak w tym momencie na odcinku. To tak nie powinno działać, powinno to się z automatu zmieniać, no ale ten bard jeszcze, jeżeli chodzi o te itemki poboczne, że tak powiem, jest troszeczkę zbugowany, więc trzeba najpierw zakładać na siebie i potem na Kunegundę i wtedy to już nam daje tutaj nas... A nie, zobaczcie, znowu jest na inteligencję, co jest? To musimy jeszcze raz to zrobić, nie wiem, czy jak wrzucimy gema, to może to się nie psuje? O, i teraz jest na zręczność, dobra, teraz jest git. No ale właśnie, trzeba na to patrzeć, bo powiem wam szczerze, że ja już tutaj wielokrotnie miałem... Tu jest na zręczność, z tego co widzę, to jest dobrze. Wielokrotnie miałem taką sytuację, że po prostu tutaj tak samo na zręczność, wszystko chyba git, że miałem na Kunegundzie założone itemy na inteligencję, wy mi nawet na to zwracaliście uwagę, no ale niestety przez to, że to się tak buguje, to jest jak jest. Okej, czyli możemy to obejrzeć w ogóle przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten Esteros. Zobaczmy, jak to tu wyglądało. No, powiem wam, że nie było to takie proste, tu w ogóle hity strasznie z niskiego rozrzutu nam biła. Teraz mamy zimnego drania, okej, o nim szczerze mówiąc w ogóle zapomniałem, to jest zwiadowca, on dokładnie powinien paść w ogóle tutaj bez problemów żadnych, więc teraz tak. No i właśnie, to się robi problematyczne. To jest na inteligencję, ale nam się raczej nie przyda. Dokładnie, plus 18 zaledwie, to nie ma co wymieniać. Teraz mamy coś na siłkę. Plus 49, okej, to możemy wymienić akurat, to dlaczego by nie. Zamienimy sobie tutaj runki. Boże, bardzo długi ten odcinek mi się wydaje, że będzie. No ale w sumie z drugiej strony to chyba dobrze. Wyklikamy, co mamy wyklikać i będzie na jakiś czas spokój. Może na tym evencie, tak jak mówię, epickim się tutaj delikatnie przebierzemy i coś tam znowu podziałamy. Zobaczymy, jak to po
prostu wyjdzie. Więc tak, obejrzymy od razu to, żeby nie zapomnieć. No ale mówię, oj, nie chciałem. Mówię, że z tym zwiadowcą raczej tutaj... No tu unik akurat, pierwszy był bardzo mocnym krytem. No i na koniec zobaczcie, prawie za całe HP dostał kryta. No to jest to, co mówię, no Bardzik jest piękny. No i teraz mamy Brigitte. Brigitte to jest dokładnie ten drugi maguś, o którym mówiłem, który powinien być prostszy od tego 10. No i tak też było i udało nam się tą Brigitte pokonać i mamy 337 level. Teraz tak, zobaczmy od razu tą walkę. Pierwszy kryt, drugi kryt, trzeci zwykły, no i na koniec 14,5 miliona krytyk, super. I co my tutaj mamy? Na wszystkie staty już dzisiaj rozmontować nie mogę, więc po prostu to sprzedam. Dobra, no to co? Jeszcze jednego skanika robimy. Bardzo nam to, powiem wam szczerze, sprawnie poszło jak na to, jakie mieliśmy procenty. I może jeszcze o coś bym się tu pokusił. No mamy 337 level i pół prawie. Wiecie co? Może pójdziemy do tego Dindendora, skoro nam padło tak szybko. Bardzo podobne mieliśmy procenty na ten 10 Asteros i na tego Dindendora, więc skoro tamto nam padło w miarę szybko, to zobaczmy jak tutaj nam pójdzie. Wolałem Asteros, wiadomo, dlatego, że tam nam dało 300 milionów expa, a tutaj nam nie da aż tyle. No ale skoro jeszcze mamy jakieś niedobitki, to może warto popróbować. Karuzela z idolami 0,51 i to są najwyższe procenty, 0,39 na Dindendora, na Asteros mamy 0,38 i na tego podłego liczy krupę 0,23, czyli to się nie zmieniło. Ej, dobra, to może my tutaj wydamy trochę na tego Dindendora, chociaż w sumie takie same procenty mamy na Dindendora jak na ten Asteros, to może lepiej po prostu do tego Asterosu będzie pójść, tak szczerze mówiąc, bo dlaczego by nie. No może tutaj powiedzmy jakieś, nie wiem, z 30 sportowych grzybków jakieś 20, bo tamten bałwan i wilk cienia to jest wojownik, nie? A wszyscy wiemy, jak ten Bard się spisuje na wojowników, więc może i padnie nam w miarę szybko tutaj, jak siądą kryty z trzeciego poziomu jakości nutki. Jezu, jaki to jest w ogóle piękny progres. Ja mam nadzieję, że tutaj nic się nie zepsuje, że tu się wszystko fajnie nagrywa, że wszystko to fajnie wyszło, bo powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się. Wiedziałem, że tak wbijemy z 5 leveli, ale że już 7 i w ogóle nadal się nie musimy zatrzymywać, to w ogóle no coś pięknego jak dla mnie. No ale okej, ten Dindendor chyba nam coś nie padnie. Powiedzmy, że jeszcze z 15 grzybków na niego. No mówię, no ta walka magna-maga, no ja nie lubię tego jakoś bardzo na tym bardziej. Jakoś to mi się wydaje, że takie jest cięższe do zrobienia, więc powiedzmy, że zignorujemy. On nam dałby troszkę expa, no ale nie jakoś dużo i lecimy tutaj do tego bałwana i wilka cienia, no bo mówię, myślałem szczerze, że to już będzie za mocny wojownik, że tutaj będzie jakieś, nie wiem, 0,05 procenta albo coś takiego, no ale jak mamy prawie 0,40, to warto by było po prostu spróbować, bo to jest 430 poziom. W ogóle nie wiem, czy 14 to nie jest znowu jakiś zwiat, więc nie wiem, czy tego 14 znowu byśmy nie mogli machnąć i dopiero 15 to jest kolejny wojownik. Tak mi się coś wydaje, zaraz zobaczymy, o ile uda nam się go pokonać, bo no bo wtedy wbilibyśmy już chyba 338 level, więc to już w ogóle 8 leveli na jednym odcinku, no masakra. Tak ten Bard poleciał dzisiaj, no ale ostatnio były jakieś tam krótsze odcinki, jakieś takie, wiecie, mniej ciekawe poniekąd, można by pomyśleć, więc tutaj dobra, i siedzi, więc tutaj no 40 minut soczystego klikania lochów, myślę, że będzie git. Dobra, co my tutaj mamy? W ogóle słaba jakość na początek nam się trafiła, i tak mu zbiliśmy pół HP, no i teraz znowu druga jakość, no ale to wystarczyło, nawet nie musieliśmy mieć trzeciej i mimo wszystko fajnie to siadło. Teraz mamy jakieś buciki. Ej, te buciki to są w ogóle niezłe dla nas, jak tak patrzę. Zobaczmy jeszcze tutaj plus 30, chyba założę dla siebie, 65 pancerza tylko na minus, ale tutaj przede wszystkim mamy dużo statystyk, więc musimy sobie runkę zamienić, bo te runki to ja mam takie, powiedzmy, odpowiednie dla siebie, które powinienem mieć założone, żeby po prostu do klikania lochów i tak dalej. Tu sobie odzyskamy ten klej, no cyk, no i ulepszymy, powiedzmy, no jakoś tam razy 8 na razie. Na razie muszę troszkę tych surek odzyskać, bo ostatnio troszkę z tym lipa. Dobra, czyli to mamy zrobione i okej, kogo my teraz mamy w tym Asterosie? Zanim ja zrobię kolejnego skana, dokładnie, teraz mamy zwiadowcę i ten zwiadowca tak samo powinien paść bardzo, bardzo łatwo. Jeszcze tu te buciki prawie 50 tamty nam dały, więc to w ogóle na plus. Czy tam mi się w ogóle wszystko ulepszyło? Jeszcze zerknę, tak, wszystko jest ok. Tu trzeba, wiecie, na tym nowym backendzie wszystko lepiej sprawdzać po dwa razy, bo różne rzeczy się mogą zadziać, no i coś tam może nie zatrybić, coś tam może nie ulepszyć, coś tam się może ulepszyć inaczej niż byśmy chcieli, więc no nie jest to wcale takie proste. Lecimy dalej z tą demoniką. 440 level, tak jak mówię, no powinna ona, szczerze mówiąc, chyba szybciej paść, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale to jest zwiadowca, więc jak tutaj kryty na mnie wchodzą, to niestety z tą demoniką nie będzie tak łatwo, no bo te uniki pewnie i tak dalej, no ale i tak mówię, że raczej jeszcze powinniśmy ją mówić. Pamiętajmy też, że ja te wszystkie lochy w ogóle klikam na trenerze,
trenerze chyba 11, jak się nie mylę, czekajcie, dokładnie, my mamy trenera dopiero 11, więc no jakbyśmy mieli jakiegoś większego, to w ogóle by tutaj nie było co zbierać, no ale na razie mamy 11, na razie się skupiamy na innych rzeczach, no ale dokładnie, mamy to 338 level, od razu sobie obejrzymy, tego bałwana obejrzałem chyba tak, teraz mamy to co mówiłem, trzeci poziom jakości nutki, 4 kryty z rzędu tak naprawdę, ten ostatni z bardzo niskiego rozrzutu, no ale to wystarczyło, bo te pierwsze 3 były bardzo, bardzo mocne i okej, udało nam się pokonać, tutaj możemy sprzedać, no bo i tak nic więcej nie zrobimy z tym, troszkę sobie tutaj damy wytrzymałość, no i co, i tak naprawdę możemy zrobić takiego chyba ostatniego już skana na tym odcinku. Wydaje mi się, że 15 już nie ubijemy, dlatego że 15 w Westerosie to jest kolejny wojownik. No i możemy jeszcze powiedzmy jakieś, nie wiem, sportowe 100-150 grzybków tutaj na tego podłego liczy krupę. 7 to jest chyba maguś, więc go nie ubijemy w tym 13 piętrze w mroku, ale z tym zwiadowcą może jeszcze jakoś by się udało, dlatego że no tu wiadomo, jakieś uniki, jakieś kryty i tak dalej i powinno to paść, chociaż no 0,20%, 0,23 tam było, no to nie jest jakaś wybitny, nie jest jakiś wybitny procent. No dokładnie, mamy na Dindendora 0,46, więc nam wzrosło chyba przez to, że te buty wymieniłem i 0,26 na tego podłego liczy krupę, co teraz bijemy i mamy 0,00 na 13 piętro na tą choleryczkę Hanę, więc no tak naprawdę 3 lochy ewentualnie do jakiegoś spróbowania do ubicia. Dindendora sobie odpuszczę, bo on nam nawet nie da 300 milionów expa, to już na pewno zrobimy na spokojnie w kolejnym odcinku, natomiast jeżeli chodzi właśnie o podłego liczy krupę, to tak jak wam mówię, jeszcze go tutaj delikatnie popróbujemy zbić, no zobaczymy jak to wyjdzie, kurde, no wbiliśmy prawie 340 level, czyli prawie do tej ścisłej powiedzmy topki, top 10 tych levelowych się wbiliśmy, więc ja osobiście jestem bardzo zadowolony, bardzo fajnie ten odcinek nam poszedł, nawet jak tego podłego liczy krupy się nam nie uda ubić, to i tak będzie git, no i co? I mam nadzieję, że również oczywiście wam się podobają takie odcinki. Jeszcze tak naprawdę bardzo mi się wydaje, że tu jakoś szybko te lochy idą swoją drogą. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że ostatnia postać, na jakiej klikałem, to był wojownik i tam wiecie, on był taki zmulony, jeżeli chodzi o te lochy. No ale tu mimo wszystko na 335 levelu już mieliśmy tornado zastopowane, więc tak naprawdę no teraz musimy wbić powiedzmy 30 chyba 7, jak tak dobrze na szybko liczę, 37 leveli samymi lochami, ewentualnie codziennymi czynnościami i dopiero będzie 100 lochów, nie? To tak w ogóle swoją drogą. No ale zobaczymy jak nam to pójdzie, tak jak mówię, jakoś mi się wydaje, że te lochy są dość mocno dociśnięte, chociaż no tu jeszcze wiadomo, 13 piętro będziemy musieli 10 pokonać dla Peta, Esteros tak samo zamknąć, no jeszcze troszkę tych lochów na pewno nam w międzyczasie siądzie, dobra, powiedzmy, że jeszcze z 30 grzybków, coś takiego jeszcze tutaj popróbujemy, a jeżeli się nie uda, no to trudno, chyba nie było jakiejś takiej bliskiej próby, chyba taka najmniejsza to było, o, teraz było 15 milionów, także no niby jest blisko, ale nie do końca, no na pewno na kolejnym odcinku i ten Dindendor padnie i to 13 piętro i na pewno jeszcze tam kilku innych uda się pokonać, dobra, to co, to by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało, tak jak mówię, pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, lożki wszystkie ciekawsze sobie obejrzeliśmy, to co miałem dla was do pokazania też wam pokazałem, tak naprawdę co, topeczki też już żeśmy sobie przeanalizowali powiedzmy, bo wiele osób chce to oglądać i mi nawet piszecie w odcinku, w sensie pod odcinkami w komentarzach, żeby te topki pokazywać, ale to już pokazywałem na początku odcinka. Wszystko, dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie, tak jak mówię, zostawiajcie tego kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać w komentarzach, jak wam się podobał ten odcinek, no bo pod względem progresu, no to był naprawdę, naprawdę mocny. Dzięki raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!